Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy zakwas na barszcz biały. Bardzo smaczny, aromatyczny i mocny. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego zakwasu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Uszykowałam sobie duży słój oraz mąkę pszenną pełną ziarnistą. Jedną szklankę wsypuję do słoja. Do tego 2 liście laurowe, 4-5 kulek ziela angielskiego, 3 ząbki czosnku pokrojone w plasterki. Jedna łyżka z czubkiem majeranku. 2 szklanki wody z butelki, takiej czystej, bez chloru. Mieszamy. Tą mąkę trzeba dobrze wymieszać. Ona się zbryliła. Zakwas mamy gotowy i teraz on musi stać około 7 dni. Najlepiej jest dać gazy lub tak lekko, proszę, przymknąć. Ja robię taki uchył, tak więc powietrze będzie swobodnie uciekało i dochodziło. Codziennie mieszamy zakwas. Czekamy 7 dni, aż porządnie się ukwasi. Aby uzyskać szybszy proces ukwaszenia, można dodać 2-3 łyżki już gotowego zakwasu na żurek lub 1 łyżkę zakwasu na chleb. Tak więc szybciej się ukwasi zakwas na barszcz biały. Pozostawiamy 7 dni, mieszamy codziennie, no i zakwas będzie gotowy. Na drugi, trzeci dzień już tutaj ładny jest osad, ale co najważniejsze, pokazała się pianka. No i każdego dnia mieszamy. Ależ piękny zapach. Widać, że ten zakwas robi. Zakwaszenie się ukaże, nie od razu, trzeba poczekać 2-3 dni. No i on już zacznie ładnie robić. Tak więc, tak jak mówiłam, żeby szybciej uzyskać zakwas, łyżka żurku lub łyżka kwasu chlebowego, jak mamy, wymieszać. No i ten zakwas będzie szybciej robił. Odkładamy. Cały czas mam zakwas na oknie, na parapecie okna. Po 7 dniach tak wygląda zakwas. Ja tutaj jeszcze uzupełniłam wody, dosypałam majeranku, ponieważ on jest bardzo, bardzo mocny. Zakwas mam cały czas postawiony na parapecie okna. Kwaśny, mocny zakwas. Wodę uzupełniłam przegotowaną. Tak więc nie kranówkę, tylko przegotowana. No i on już się nadaje do użycia. Jeżeli byśmy go nie używali, zamykamy i do lodówki. Zakwas przygotowany w domu jest bardzo smaczny. Już go spróbujemy. Kwaśny, wyrazisty, bardzo smaczny. Jedyny minus to czas oczekiwania na ten zakwas, jednak warto. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.